16 km na południe od Asuanu oblicze Nilu bardzo się zmienia. Jest tam jezioro Nasera, jeden z największych sztucznych akwenów na świecie. W latach 60. zbudowano tu wielką tamę asłańską. Zapora generuje prąd i zapewnia wodę rosnącej populacji Egiptu. Podczas pierwszej wyprawy Rana tama wciąż była w budowie. Kiedy tam dotarliśmy, poziom rzeki wzrósł o 150 metrów. Woda zalała żyzne brzegi. 50 tysięcy ludzi musiało się przenieść. Rzeka się podnosiła i rozlewała. Ludzie z roku na rok przenosili się coraz wyżej. Po prostu ich stąd wyrzucono. Część siłą zmuszono do przenosin. Wyrządzono im krzywdę. Dziś sytuację ratuje rybołówstwo. Ryby są jednym z nielicznych źródeł pokarmu w tym niegościnnym środowisku. Ran chce się przekonać, czy dam radę coś złowić. Jedyny problem stanowią krokodyle. Kojarzą mi się dość romantycznie. Człowiek z jedną nogą pewnie by się nie zgodził. Masz rację. Widziałeś jakieś krokodyle? Nie w tym miejscu. Krokodyle nilowe zabijają podobno 200 osób rocznie. W jeziorze Nasera jest ich aż 10 tysięcy. Nie jest to krzepiąca informacja. Kto wypatrzy gada, dostaje 50 funtów. Salam alaikum. Shukrania, Sheikh. Część jeziora znajduje się dziś w strefie wojskowej. Musieliśmy zdobyć przepustkę. Wokół ani śladu turystów. Chyba wygrałem 5 dych. Stówę, 2 krokodyle. Wielkie nieba. Są bardzo niebezpieczne. Nawet tak młode? Gryzą? Krokodyl to po arabsku tamzach. Mamy 2 łodzie. Usiądę w tej, żeby ułatwić wam życie. Zostałem zmumifikowany. Mimo zagrożenia płyniemy sprawdzić, kto złowi największą rybę. Najpierw rozstawiamy sieci równolegle do brzegu. Potem bębnimy w kadłub, by wpędzić ryby w pułapkę. Ja Mustafa, Ran ma własną taktykę. Oczywiście, skuteczną. Rybacy pomagają sobie zębami, by szybciej wyłuskać ryby z sieci. Postanawiam chwilowo nie próbować tej metody. Wygląda mi na szczupaka. Popatrz, co za zębiska. Mógłby mocno ugryźć. Ugryzła cię kiedyś ryba? Gdzie? Wciągnijmy sieci i sprawdźmy, co w nich jest. Nigdy nie będę dobrym rybakiem. Co widać? Gdzie gruba ryba? Za chwilę okaże się, kto wygrał. Te 2 są największe. Podniosę je. Głosujemy.
Ta jest cięższa. Wygrałeś w ryby, a ty w krokodyle. Piątka. Give me five.